Otwieram spotkanie. Witam serdecznie. Kochani, to jest ostatni live z programu Moje Ciało, Moja Historia. Było 7 spotkań, w tym dzisiejsze ostatnie, które miało za zadanie zainspirować Was do głębokiej pracy z ciałem. Ja dziś tak sobie pozwoliłam dość odważnie wyeksponować własne ciało, ażeby trochę, na ile mi się udaje, na ile mam walory, żeby trochę zainspirować do tego, że warto pracować nad własnym ciałem, bo ciało piękne to jest ciało zdrowe, albo odwrotnie, ciało zdrowe to jest ciało piękne i nie ma inaczej, bez znaczenia jaki to kształt, czy jesteś bardziej taka kobieca, czy jesteś bardziej chłopczyca, jakiekolwiek sylwetki, one jeśli są zdrowe, to są piękne. Witam Cię Kamilu, napisz czy mnie dobrze słychać. Dzisiaj będzie o takim ważnym, witam Cię Kamilo, o takim ważnym aspekcie szczególnie dla kobiet, ale widzę, że coraz bardziej też ważnym dla mężczyzn, czyli o odchudzaniu. Kochani, ja jeśli zajmuję się odchudzaniem, to nie zajmuję się odchudzaniem takim, żebyśmy odchudzali objawy. Ja pracuję z takim korzeniem zaburzenia odżywiania. Zawsze jest to, kochani, u źródła jakiś deficyt z dzieciństwa. I zaraz będę mówić po kolei, na co zahacza się z dzieciństwa, na jaki brak emocjonalny, na jakie rany, na jakie traumy dzisiejsza manifestacja rodzaju otyłości. Czyli na przykład, jeśli masz otyłość olbrzymią, albo dokucza Ci tylko, albo aż dla Ciebie insulinooporność, albo na przykład masz takie ciało ciastowate, może nie masz jakichś nadmiarowych kilogramów, jak stajesz na wagę, gdzieś tam jak się upchniesz w ładną odzież, to wygląda to całkiem, natomiast wiesz, że Twoje ciało jest takie mięciutkie jak ciastolina i nie za bardzo możesz poszczycić się jędrnością. Jeszcze inny aspekt to jest na przykład takie nierównomierne rozkładanie i mięśni, i tłuszczu takiego zapasowego, który deformuje na tyle sylwetkę, że na przykład masz ładne ciałko takie powiedzmy w tej górnej warstwie, w tej górnej części, w klatce piersiowej, tutaj w ramionkach, natomiast możesz mieć szerokie, wielkie udziska, wielkie poślady, wielkie biodra i na przykład nie możesz się w nic zmieścić, a góra jest bardziej dziewczynkowata. Kochani, tak tytułem wstępu, dajcie znać, jak się czujecie, jak tam postanowienia noworoczne, jak Wasze ciała się mają, bo dzisiaj będę mówiła więcej o takich psychologicznych, psychicznych aspektach zaburzeń odżywiania i co nam te zaburzenia mówią, bo na pewno, kochani, znacie łącznie ze mną taki ten wewnętrzny przymus, na przykład zajedzenia jakiejś sytuacji niewygodnej, stresowej, byśmy w jednym pędem gnały do cukierni, tylko mamy coś tam trudnego do przeżycia, coś do zrobienia. Ja pamiętam, jak na początku miałam swój gabinet, jeszcze tak bardziej zajmowałam się psychodietetyką i jak tak sobie siadam w tym gabinecie, to jeszcze było w Łodzi i miałam tyle spraw do załatwienia, bo to były różne jakieś tam wnioski, te urzędowe sprawy mnie tak przygniatały, wcale nie kontekst z klientem, to miałam wokół siebie tyle orzeszków, kawy, wszystkich takich, wiecie, podgryzaczy, bo takie miałam wewnętrzne napięcie, które tylko tym takim zajadaniem dało się gdzieś tam zgasić. Ale strasznie mi to nie odpowiadało, ponieważ jak pracowałam tak bardziej gabinetowo, no to wiecie, no to nie sposób kogoś, tak jak się mówi, szef schodzi w dziurawych butach. Ja nie chciałam obrastać w tłuszcz i cały czas tak swoją pracę tą terapeutyczną kieruję na ruch, na aktywność, na pracę z ciałem, na pracę w sali, dlatego że no najlepiej to jest świecić przykładem, prawda? Więc kochani, ja tu dzisiaj postaram się poświecić przykładem, na ile moje ciało jest takie nadające się do poświecenia przykładem, ale muszę Wam powiedzieć, że dość często biegam, robię praktyki oddechowe, bardzo polecam takie praktyki, żeby bardziej poczuć siebie i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jak jeden dzień sobie pofolguję i nie robię aktywności fizycznej, takiej jak lubię, bo czasem to jest tylko zwyczajny taniec, taki w pokoju, to moje ciało gdzieś się zaczyna na mnie gniewać, i później też z takim dużym obrzydzeniem, witam Cię Piotrze, patrzę na te rzeczy, które sobie pojadałam wczoraj. Więc kochani, jak skutecznie wyleczyć z naszej psychiki, to jest pytanie, z naszej psychiki, ten korzeń, który każe nam sięgnąć po tą kolejną napoleonkę, WZ-kę, zadzwonić do McDonalda, do pizzerii itd., itd. Jedzenie samo w sobie, kochani,
odstawmy na bok, bo nie jesteśmy w stanie wszystkiego wypić, wszystkiego zjeść, wciąż się gościć, chodzić po kawiarniach, restauracjach. To wszystko jest bardzo przyjemne, ale dobrze wiemy, że nic nie jest tak przyjemne jak poczucie, że mieszkasz w takim zdrowym, jędrnym, błyszczącym, różowym ciele, które jeszcze do tego ładnie wygląda. Prawda? Więc jak już się tak pobiesiadujemy, to później tak tęsknimy za tym pojazdem dla naszej duszy, żeby ono było takie. No przynajmniej, żebyśmy nie czuli od razu, patrząc sami na siebie w lustrze. Więc kochani, skąd się biorą te wszystkie manifestacje zaburzeń odżywiania? Może zacznę od takiej manifestacji takiego zajadania stresu. Kochani, możemy mieć różne natężenie, takiego wewnętrznego napięcia. To wewnętrzne napięcie to jest taki stan, który jak ty go czymś nie zgasisz, na przykład szklanką whisky, albo bieganiem, albo jakimś szybkim seksem, albo jakimś szybkim batonikiem, albo jakąś, powiedzmy, ciężką pracą, coś, co będzie dużym wydatkiem energii, to wewnętrzne napięcie, kochani, oni nam nie chce spaść. Co to jest? Co to za energia, która tak nam podchodzi? Zwłaszcza w sytuacjach stresowych, jak mamy na przykład coś trudnego, często jak kobiety mają tam gdzieś napięku ze swoimi mężczyznami, bo mężczyźni to raczej gaszą to wewnętrzne napięcie przez alkohol, papierosy, gdzieś tam może przez jakiś hazard, jakieś tam, powiedzmy, wyczyny na różnych tam, nie wiem, pojazdach, natomiast kobiety jakoś tak się bardziej uśmiechają do cukierni, ponieważ zastrzyk glukozy ma to do siebie, że zmienia nam na chwilę, witam Cię Aga, zmienia nam na chwilę taką gospodarkę hormonalną i wtedy nam przychodzi takie ukojenie, jakbyśmy się przytulili do mamusi, jak byliśmy takim małym dzieciątkiem, które jak nie czuło w sobie jedzonka, nie czuło w sobie dopaminki, to miało poczucie, że zaraz umrze. Więc jak nam podchodzi ten stres, który zgromadziliśmy przez lata, te wszystkie sytuacje, których żeśmy nie rozwiązali, wszystkie emocje, które zostały przez nas połknięte, wszystkie traumy, zranienia, wykrzaczenia takie emocjonalne, jakiś bałagan w energii. Ja tak mówię synonimami, ale kochani, cały czas mam na myśli pewien zator, który jest w naszym takim ciele energetycznym, przez co energia życiowa przez nas nie płynie. I jeśli wyobraźcie sobie, mamy taki zator, ja zaraz rozwinę, czym jest ten zator, to w sytuacji takiego większego podenerwowania, jakiegoś większego wyzwania życiowego, nawet to, że na przykład, no nie wiem, wychodzimy za mąż, albo zmieniamy miejsce zamieszkania, albo rodzimy dziecko, albo idziemy do nowej pracy, to są wszystkie takie rzeczy, które bardziej nam te hormony stresu w nas produkują, bo jest, wiecie, pewne pobudzenie, pewna ekscytacja, jest coś, czego my nie znamy, natomiast lęk ma to do siebie i to jest bardzo dobry objaw i tutaj duży ukłon do mądrości naszej biologii, że on podwadza te zapasy starego lęku, starych emocji, starych zranień, bo zobaczcie, jak my byśmy na przykład taką metaforą, powiedzmy, kanalizacji, jeżeli stoi ci jakaś brudna woda, powiedzmy, w umywalce, a gdzieś tam w rurach stoją stare takie rzeczy, które, witam Cię Magdo, stare rzeczy, które nie odpłynęły, bo na przykład zaczopowało się, to później jak to przeczyścisz, to pójdzie Ci ten cały, mówiąc brzydko, syf z tego, co nagromadziłeś, więc istota w ogóle wszystkiego w świecie to jest taka, że życie płynie i czy to jest energia taka elektryczna, czy to jest energia życiowa, takie to ciało eteryczne, czy to jest wszystko w takim świecie jak gdyby materialnym, to nigdzie nie znika. Mówimy, że materia zmienia tylko swoją formę, ale ona nie rozpuszcza się, ona nie znika, więc jeżeli my w swoim systemie mamy zapasy starych, niewyłkanych, nieprzeżytych emocji, to one czekają na to uruchomienie. Jeśli my mamy w sobie jakieś, wiecie, niewypowiedziane słowa, jakieś rzeczy, które my wyparliśmy, na przykład nie opłakaliśmy bliskiej osoby, która nam zmarła. Ja na przykład też sobie teraz pomału ulewam żal za moją siostrę rodzoną, która odeszła w 2020 roku. Zmarła w wieku 47 lat i ja nie mogłam na jej pogrzebie płakać, a teraz jak głęboko sobie popracuję z ciałem i swoje myśli przekierowuję na relację, która była między nami, to mi pomału zaczyna z systemu upłynniać się, łkać, tak chlipać żal tej straty, że jej już z nami nie ma. Nie jestem w stanie, na przykład mój organizm nie był w stanie od razu huknąć emocjami, tymi łzami, tą rozpaczą, tą niezgodą w momencie, kiedy ona odeszła. Więc kochani, zobaczcie, ile my takich sytuacji mamy w sobie, na które my nie jesteśmy gotowi.
do przeżycia tak na bieżąco. I to jest istota, na bieżąco, bo gdybyśmy byli w stanie emocje przepuszczać przez nas, przez siebie, przez nasz system na bieżąco, to niejednego by po prostu spaliło. Zobaczcie, ile my razy w dzieciństwie byliśmy w takiej sytuacji, że nie byliśmy w stanie znieść na przykład krzyku naszego rodzica albo jakiegoś autorytetu w szkole, jakiegoś tam powiedzmy policjanta, księdza, ktoś, kto w naszych oczach, przepraszam, jawił się jako ktoś taki zalewający, witam Cię Czarku, zalewający nasze jestestwo, bo mały taki niedojrzały organizm, to on też nie ma takich, wiecie, takich... na obwodzie po prostu by nie przyjął takiej ilości energii. Myślę, że taka metafora prądu to jest takim dobrym odzwierciedleniem naszego ciała energetycznego, że jeżeli na przykład byśmy źle ustawili, trochę się na tym nie znam, ale jak się pomylę, panowie wybaczcie, ale jakbyśmy źle podpięli maszynę do prądu, czyli na przykład za duże zasilanie, a mniejsza moc tej maszyny, czyli tam się gdzieś popaliło, musi to być kompatybilne. Wiecie, o czym mówię, jeśli może się do końca nie wyraziłam jasno. W energetyce człowieka też jest to samo, czyli jak na przykład jest małe dziecko, dajmy na to, byłaś taką małą dziewczynką, która poszła do swojego tatusia i mówisz, tato, tato, pobaw się ze mną, albo chodź, ja ci pokażę, co tam znalazłam na podwórku, a tata na ciebie ryknął, krzyknął, wydarł się, czyli kochani, co to znaczy? Wydatkował tak dużą ilość energii w twoim kierunku, a twoje ciało, twój system nie był gotowy na przyjęcie, więc organizm w swojej mądrości, żeby nie umrzeć, bo nadrzędną naszą koniwartością jest zawsze przetrwanie, chociaż byśmy byli, nie wiem, w jakim grzęzawisku, ale jednak żyjemy, to natychmiast ego sięga po mechanizmy obronne i na przykład mamy takie zalęknienie. I często widać, jak małe dzieci reagują na taki nadmierny krzyk w domach, że aż potrafią się tak zalęknąć i tak zastygnąć. I taka mina się w nich utrwali, takie... I takie jest trzęsienie się. I jeśli dziecku pozwolimy wydrgać tą traumę, takie to, wiecie, ten nadmiar energetyczny, który był wynikiem takiego wyżygania przez rodzica, na przykład przez rodzica, często, kochani, to jest po prostu z nieświadomości. My nie mamy pojęcia, z czego my się tak naprawdę składamy, tego nas w szkole nie uczą, bo gdybyśmy wiedzieli, to byśmy się 10 razy zastanowili, jakich słów, jakie ekspresji słownej używamy do swoich dzieci i do każdego, który jest, jak gdyby, no, w tej biologii mniejszy jeszcze od nas, czyli nie ma takich mocy przerobowych energii, jak my już mamy. I kochani, tu jest apel do rodziców, żebyście najpierw myśleli, na ile da się, jakich słów chcesz użyć do swojego dziecka. Czy to jest słowo, które jest o ciężkiej energii, czy to jest jednak słowo, które to dziecko jest w stanie przetrawić. Bo nie ma siły, dziecko na pewno to w jakiś sposób będzie musiało później przetransformować. I może tutaj już postawię kropkę, czyli te nadmiary energetyczne, te ciężkie emocje naszych rodziców, czyli te wszystkie niezadowolenia rodziców, jakaś taka, wiecie, zimna energia, poczucie takiej niedostępności, odrzucanie, jakieś takie nieinteresowanie się dzieckiem, wiecie, czyli taka zimna nieobecność albo zimna obecność. Czasem się mówi, że lepiej jak rodzic jest obecny emocjonalnie, a powiedzmy tak fizycznie go dłużej nie ma, niż odwrotnie. Jak jest rodzic na przykład przez cały czas przy dziecku, ale jest zimny w środku, nie jest człowiekiem, nie ma tą zimnicę emocjonalną, to wtedy dziecko nie ma też tej wymiany energetycznej. Więc kochani, wszystko rozbija się o naszą energię. Więc jeżeli my tej energii mamy tak dużo w sobie, w wyniku tych wszystkich niemiłości, powiedziałabym, bo to, co do nas trafia i jest miękkie, to jest miłością, a to, co nas przekracza w energii, na przykład brzydkie słowo pod naszym adresem, nie będzie miłością, więc wiecie, miłość ma swoje drgania, ma swoje wibracje, ma swoje herce, tak jak na przykład mamy dużo na YouTubie różnych takich, powiedzmy, melodii, które są o pewnym brzmieniu i wtedy na przykład masz ukoj swoje serce, ukołysz, powiedzmy, nie wiem, swój mózg albo tam napraw DNA za pomocą różnych drgań, prawda? Witam Cię, Moniko. Więc kochani, jak to się ma wszystko do zaburzeń odżywiania? A to bardzo się ma, to w ogóle się ma do wszystkich używek i to się ma do wszystkich zaburzeń osobowości i w ogóle do każdego zaburzenia w istnieniu człowieka. Czyli kochani, jak na przykład mamy bałagan energetyczny pod tytułem, że poczuliśmy odrzucenie od matki. Odrzucenie nie musi być takie fizyczne, że matka Ci wyartykułuje, nie chcę Cię, nie planowałam Cię. Albo na przykład, po co Ty się urodziłaś, chociaż też są, kochani, i takie domy. Ale samo odrzucenie może być już wyborem Twojej duszy. Dusza sobie przyszła przeżyć takie doświadczenie i trafiła do takich rodziców i dostałeś taki start,
charakter osobowościowo wrażliwy, całe twoje ciało, całe twoje percepowanie świata jest takie, że we wszystkim ty czujesz, że cię tutaj nie chcą, czyli masz ciągle na ustach i w swoim sercu taki skrypt o odrzuceniu. Więc kochani, co to będzie znaczyło? Co to będzie znaczyło? Dlaczego? Jak to się będzie przekładało w takiej sferze kulinarnej, w sferze żywieniowej? Będziesz przekonany wewnętrznie, że skoro nie chce cię rodzić, skoro cię nie chce rodzina pochodzenia, albo taki skrypt o odrzuceniu wziąłeś z rodu, to wtedy twój wewnętrzny program tak będzie zarządzał tobą, że ty będziesz skąpił sobie wszystkiego, co jest energią. Bo jeśli my mamy taki skrypt o odrzuceniu, czyli nie masz prawa do życia, czyli nie masz prawa do korzystania z energii, to też nie masz prawa, oczywiście tak program ci mówi, nie masz prawa do częstowania się z tego świata, ani jedzeniem, ani relacjami, ani pracą, ani całą obfitością. I to jest człowiek, który najchętniej uciekłby z globu. Takie osoby schizoidalne, w tym na przykład będzie anorektyk. Anorektyk ma takie wewnętrzne przekonanie, że nie ma prawa do egzystencji. A jest to, kochani, nasze nadrzędne prawo. Żeby nie wiem jak nasz rodzic, nasi rodzice mieli plany na nasze życie i może nas nie kochali, nie lubili, nie planowali. Jeśli jednak przyszliśmy na ten świat, to znaczy, że coś większego nas tu powołało, a rodzice po prostu nie mają do nas prawa, więc im szybciej w leczeniu ktoś, kto boryka się z anoreksją, to zrozumie, bo może w ogóle usłyszy od jakiegoś terapeuty, tym to leczenie nastąpi szybciej, bo kochani, no nie dajmy się zwariować, rodzice, mimo że przyszliśmy akurat w tym domu, w tej rodzinie pochodzenia, to tak naprawdę my jesteśmy wolnymi istotami i wara wszystkim od naszego życia, od naszych wyborów, więc to jest, kochani, jedyny program, albo aż program, dopóki tym programem niszczysz sobie życie. Więc osoba, na przykład taki anorektyk, zobaczcie, to jest zaburzenie odżywiania, które swój głęboki korzeń ma w tym, że czujesz się na tym świecie niemile widziana, niechciana, odrzucana, więc takim mechanizmem, który będzie jak gdyby bronił ciebie, mechanizm, który wybrał twoje ego, to będzie takie uciekanie, skoro ktoś mnie tutaj nie chce, nie chcą mnie ci najważniejsi, którzy mnie do życia powołali, to ja od nich uciekam. I później będzie, kochani, im bardziej się ucieka, to w myśl prawa dualności, to tym bardziej to gonimy. Bo tak jak wyobraźcie sobie, że wszystkie wartości są na takim kole i ile możesz uciec? Uciekniesz tak jak po tarczy zegara i tak naprawdę wracasz do tego samego miejsca, z którego uciekłeś. Tak ma prawo dualności, rządzi światem, więc jeśli my uciekamy od czegoś, to i tak to gonimy. Im szybciej to zobaczymy, tym lepiej. Więc powiedzmy takie odrzucenie, czyli taki zamach na nasze prawo do egzystencji będzie się manifestowało i będzie leżało u podstaw zaburzeń odżywiania, gdzie my nie dajemy sobie prawa do zasilania się energią, patrz pokarmem, bo pokarm, kochani, tutaj w gęstości ziemskiej, takie to nasze jedzenie, to jest czysta energia. Więc jeśli ty sobie oszczędzasz podaży tej energii do swojego organizmu, to tak jakbyś spełniał ten program, który mówi, masz nie jeść, tobie się nie należy, nie masz prawa do życia, więc dlaczego będziesz zasilał się, dlaczego się będziesz wzmacniał? Ty masz przekonanie o tym, że musisz doprowadzić się do autodestrukcji, bo odrzucenie, kochani, jest niczym innym jak taką autodestrukcją, więc jeżeli tu mnie nie chcą i ja w to głęboko wierzę i dopóki tej swojego programu nie rozpoznam, to ja będę robiła wszystko, że będę prowadzić do swojej autodestrukcji. I niejedna anorektyczka ewakuowała się z tego świata, ponieważ uległa temu programowi. Kolejną, kochani, rzeczą są na przykład, ja mówię o takich skrajnych przykładach, bo my gdzieś pomiędzy tymi takimi dużymi zaburzeniami możemy się usytuować i ktoś na przykład będzie miał jakieś takie zakusy trochę do nadmiernego odchudzania się albo do takiego trochę wychudzania się, ale jeszcze nie będzie miał, wiecie, takiej narracji, że ta anoreksja, ta autodestrukcja go zdominuje. Ja podaję takie skrajne przykłady, żebyście sobie zobaczyli, gdzie można siebie z tym swoim zaburzeniem odżywiania niejako zaszufladkować, że my mamy tendencję akurat w tym kierunku, a nie w innym. Natomiast chcę tylko uwypuklić te przykłady z piku takiego, wiecie, emocjonalnego, żeby było łatwiej w takiej, żeby to było po prostu łatwiej nakreślić.
Kolejnym takim psychologicznym aspektem zaburzeń odżywiania jest na przykład bulimia. Bulimia, kochani, to jest taka dziura emocjonalna, taka dziura w energii, taki brak, taki głód, że gdybyś nie dopadł się do lodówki, do powiedzmy, no nie wiem, jakiejś dużej ilości jedzenia, to ta dziura, ja nigdy tego nie doświadczyłam, natomiast pracuję nadal z dziewczyną, która opowiada mi o tym, jak czuje się tą dziurę, ten brak kontroli, kiedy najdzie cię ten etap takiego obżarstwa. To jest taki etap właściwie w energii, że tracisz poczucie logiczności i to tobą rządzi. Czyli zobaczcie, kochani, z energią w ogóle nie ma żartów. I czy to jest energia seksualna, czy to jest energia taka do uciekania, czyli taka schizoidalna, czy to jest energia właśnie tego głodu emocjonalnego, że idziemy w te toksyczne relacje, które nas tak niszczą, a część logiczna i tak niby to widzi, ale nic z tym nie robimy. Kochani, to są... życie nie cierpi braku i w ogóle wszystko w energii musi się zgadzać. Dlatego my tak dążymy do wyrównania energii. Czyli zaraz powiem na przykładzie właśnie tej bulimii, jak bardzo te osoby, które łakną, które mają tą dziurę emocjonalną, ta dziura oczywiście powstaje w relacji na ogół z matką, z rodzicami, gdzie na początku dostajemy taki pakiet emocjonalny, pakiet energetyczny od naszych rodziców. Jeśli tam jest duży brak, to ty z takim brakiem, jak idziesz w świat, to tam jest, kochani, dziura. I dużo osób wie, co to znaczy w czuciu taka dziura w duszy. Taka dziura w duszy, czyli tak jakbyś się temu głębiej przyjrzał i tak posiedział to z tą dziurą i niczym, kochani, nie zajadał, nie zapijał, nie wchodził w relacje. Posiedział ty i ta dziura przez chociażby, nie wiem, tydzień, to jest coś, co może nas wchłonąć. Więc jest taki ból wewnętrzny, taki brak, który nas, powiedzmy te bulimiczki, bo to jest takie duże nasilenie, kochani, tej dziury, to on prowokuje do tego, że ty musisz po to sięgnąć i jak już się obeżresz i zaczyna się ta dziura na chwilkę tylko, bo każde, kochani, zaburzenie, każdy nałóg to jest tylko na chwilę gasi nam to wewnętrzne napięcie, a później i tak wracamy znowu do tej dziury, bo tej dziury nigdy, kochani, nie można nasycić, nie można wypełnić poprzez taką kompensację tu i teraz. To musi być głęboko przepracowane psychologicznie. Ty musisz dotrzeć do tego pierwotnego zranienia. Jeśli nie dotrzesz, możesz sobie tą dziurę zalepiać czym tylko chcesz. Bez końca możesz sobie zmieniać mężczyzn, kupować rzeczy, jeździć pięknymi samochodami, konsumować kawiory, kupować złoto. Nic tej dziury ci nie wypełni, bo to jest brak, który twoje ciało nie przyjęło. Na przykład dotyku matki. Gdzie kupisz dotyk matki? Nigdzie go nie kupisz, ale w terapii możesz go sobie dać, bo jak świadomie będziesz pracował nad brakiem dotyku, to ten brak może dać ci terapeuta, możesz dać sobie sam. Musisz się tego nauczyć, musisz temu uwierzyć. Więc kochani, w takiej bulimii, jak już dajmy na to ta delikwentka, bo przeważnie kobiety, obeżre się i wtedy do głosu dochodzi ta część logiczna, następuje, witam Cię Ewelinko, następuje tak zwany taki wstyd obezwładniający, który zaczyna gardzić, człowiek zaczyna gardzić sam sobą, że jak można stracić taką samokontrolę, jak można doprowadzić się do takiego stanu obżarstwa i wtedy na skutek tego właśnie toksycznego wstydu kierowanego do siebie następuje ten etap wymiotów, prowokowania wymiotów i organizm jak gdyby po tej burzy takiej jedzeniowej, po tym załadunku jedzeniem i tym wyładunku poprzez wymioty ma na chwilę taką ulgę, tak jak wiecie, po burzy, po jakimś takim tornado następuje na jakiś czas ukojenie tej natury, ale jak problem nie jest tak u podstaw w tym korzeniu, tak w naszej psychice rozwiązany, to i tak to wcześniej czy później do nas wróci. Więc kochani, co by nie robić na wierzchu, jakich diet by nie pisać, do jakich specjalistów by się udawać, to i tak jest to wszystko nietrwałe. Więc kochani, ja zapraszam Was do takiej pracy inżynierskiej, polecę jeszcze po tych różnych ranach, do takiej pracy inżynierskiej, że trzeba przepchać kanalizację, trzeba zrobić porządek w piwnicy, u podstaw. Cokolwiek tutaj metaforą pojadę, to zawsze chodzi mi o wysprzątanie tego, co jest na naszym starcie. Jak są braki, trzeba uzupełnić brak. Jak są nadmiary, na przykład przekraczanie naszych granic, trzeba popracować nad granicami. Czyli generalnie my musimy odbudować siebie, cały nasz system, tak rozwinąć, jakbyśmy szli organicznie przez te wszystkie etapy rozwojowe i nam niczego nie brakowało.
kochani, zobaczcie, ile nam rzeczy brakowało. Ile nam brakowało uwagi, miłości, przytulenia, zrozumienia, autoekspresji, że chcieliśmy coś powiedzieć, zaśpiewać, wytłumaczyć, odpocząć, potańczyć, wyrazić. Ile tego wszystkiego przez nasz system przechodziło, a czy to przechodziło tak zgodnie z naturą, jak zobaczcie, jak na przykład w przyrodzie. Przyroda się nie pyta, czy może kwitnąć, czy może deszcz padać, czy może być zimna, czy może być słota, czy może palić słońce. Przyroda wie, po co to robi. A my, obudowani tymi wszystkimi schematami, programami, zewnątrz sterownością, religiami, różnymi, nie wiem, ideologiami, powinnościami, taką sobie robimy krzywdę i tą energię życiową, która chce płynąć. Ona zawsze, kochani, chce płynąć. I nie możemy mieć takiego poczucia, że gdzieś ugrzęzliśmy w przeszłości albo w przyszłości, bo wtedy nic nie masz z tego życia tu i teraz. Więc kochani, to była kolejna rana, czyli takie przekonanie, że nie najedzono, nie nakarmiono mnie, ja się nie najadłam, przytulenia matki, uwagi ojca, nie byłam ważna dla swoich rodziców. To mniej więcej tak się, kochani, żłobi do trzeciego roku życia. Ja na przykład też w sobie zaobserwowałam taki brak emocjonalny w postaci takiego niedotulenia, nieprzytulenia się do własnej matki. I wczoraj opowiadałam na swoim krótkim filmiku właśnie ten taki brak, który wyszedł podczas pracy z ciałem. Kochani, jakie to jest piękne, jak podczas pracy z ciałem nam wychodzą braki. My nie pytamy ciała, powiedz mi, jakie ja mam braki. Jak ty się tylko otworzysz, zaufasz i poddasz się tej inteligencji ciała, to emocje, które się uwolnią z tamtego czasu, kiedy byłeś zraniony, to ty poczujesz, o czym są te emocje. I mi na przykład się tak załukało, zaszlochało i takie miałam poczucie, mówię, Boże, jak ja się nie naprzytulałam do własnej mamy. A dlaczego przyszło takie uczucie? Bo ilekroć ją widzę podczas odwiedzin, to widzę, jak ten człowiek po prostu dobiega końca. I mam takie, wiecie, no tu trzeba sprawę nazwać po imieniu, no nie wiadomo komu z brzega, ale nie widzę, żeby to szło ku życiu, tylko bardziej widzę, że to idzie ku końcowi, więc mam poczucie, że ja się nie naprzytulałam i być może już się nie zdążę naprzytulać, ale dlaczego tak się zadziało? Bo co? Bo moja mama, bo twoja mama, bo twój ojciec, bo mój ojciec byli też ze swoją traumą. Jeśli człowiek ma w sobie traumę, ten bałagan energetyczny, o którym mówiłam na początku, to kochani, nie ma szans, żebyśmy dali uwagę i żebyśmy z tego braku dali innemu człowiekowi. I nieraz się mówi, czego ty chcesz od swoich rodziców, czego ty chcesz, rodzic może powie, to ja dla ciebie wszystko, do pracy chodziłem, w piecu paliłem, gotowałem, nie wiem, obiad dla wszystkich, starałem się jak mogłem, a ty mówisz, że czegoś ci brakowało. Ale kochani, natury się nie da oszukać. I jeżeli matka czy ojciec mają własną ranę, to oni z tej przestrzeni swojej zdrowej to robią, co mogą, to umówmy się. Nikt z ludzi nie chce być z wyboru zły. Natomiast tam, gdzie siedzi trauma, a często my mamy taką traumę, czy nasi rodzice, to mieli po prostu tak, witam Cię Pawle, dojmującą traumę, na przykład odrzucenie przez własną matkę, czyli na przykład przez naszą babcię, że ten rodzic cierpiał swój brak energetyczny, cierpiał swój brak miłości, brak taki emocjonalny, że on z tego braku nie mógł dać, więc dał tylko z tego, co miał, z tej części zdrowej. I kochani, bardzo się cieszę, że te wszystkie odpowiedzi i te wszystkie, jak gdyby całą tą wiedzę udało się gdzieś tam zdobyć, odkryć, zrozumieć i wdrożyć we własne życie, ponieważ no nijak człowiek nie chcę zrozumieć tak logicznie, że no co, nie miałaś ze sobą matki, nie miałaś wsparcia od swojego ojca, no tak nas to cholernie boli, prawda, że chcielibyśmy wśród tych najbliższych to jednak mieć takie poczucie, że to są osoby bliskie naszemu sercu, a często tak po prostu nie jest, zwracamy się do osób trzecich, zwracamy się do osób obcych, zwracamy się do urzędu, a ostatnią rzeczą, którą byśmy zrobili w swojej jakiejś biedzie czy w sukcesie, bez znaczenia, to są nasi najbliżsi, to jest po prostu przykre, więc to też, kochani, trzeba wypłakać. Wymieniłam tutaj takie dwie traumy, dwa takie zranienia, dwa takie konflikty, które żyją w nas, czyli takie odrzucenie, że my Cię tu nie chcemy, mogą to być też dzieci, które są nieplanowane, albo dzieci spadki, albo na przykład rodzice mają często taką tendencję, ci rodzice, którzy gdzieś tam powiedzmy kwalifikują się do terapii, że zafiksują się na płci dziecka, że ma być dziewczyna i żeby nie wiem co ma być dziewczyna, albo oczekujemy chłopaka i ma być chłopak i wszystko już jest nastawione na chłopczyka, natomiast przychodzi na świat dziewczynka, jest wielkie rozczarowanie i później rodzice wyrażają tą niechęć do tego dziecka,
dziecka, ponieważ urodziło się niezgodnie z oczekiwaniem. Też są, kochani, takie przypadki. Wtedy dziecko czuje, że nie jest chciane. I to jest takie odrzucenie. My Cię tu nie chcemy. Tak jak Cię natura stworzyła, takiego dziwoląga to my nie chcemy. To jest jedno z gorszych zranień, jedna z gorszych traum. Ta druga rana to jest bardziej takie niedawanie uwagi, że jesteś, owszem, nikt Cię tam nie wygania. Żyj tutaj sobie, nikt Cię nie odrzuca. Nawet nam nie przeszkadza, że jesteś takim czy innym dziwolągiem, tak w cudzysłowie, ale nie za bardzo chcę się Tobą zajmować, bo ja muszę się zająć własną dziurą, własnym brakiem. Ja na przykład odczułam taki brak uwagi, brak obecności dla mnie jako dziecko, bardzo. Trochę też z traumy odrzucenia, czyli pewne cechy, pewne zachowania, pewne moje jakieś tam widzenie świata też były nieakceptowane. I to też się złożyło na to, że ja szybciutko chciałam wyjść ze swojego domu rodzinnego i stało to się w wieku 15 lat. W ogóle nie chciałam tam wracać, bo nie czułam się ani widziana, ani kochana, ani rozumiana, ani przytulana. Czyli właściwie tak się plątałam, tak jak wiecie, po dworcu i gdzieś tam, powiedzmy, jakiś ten socjal był. Ale ja nie czułam, że to jest miejsce, w którym jest mi dobrze, bo to jest mój kochany domek. Tak nie miałam, więc w tych gdzieś dwóch traumach się, kochani, odnajduję. W zależności, jakie jest natężenie tej traumy, bo też jakby było duże natężenie, duży brak, to ta trauma nami zawiaduje, ona nami rządzi, nie jesteśmy w stanie jej nawet tak logicznie, wiecie, ująć za rogi, bo to jest silniejsze od nas. Kolejną taką rzeczą jest, kochani, takie zranienie, gdzie na przykład dzieci są zbyt dominowane przez rodziców i pozostają takimi wiecznymi dzieciakami. I to, powiedzmy, że będą te wszystkie grubaski, czy to będzie chłopak, czy to będzie dziewczyna, ale to są te osoby, które mają tendencję do tycia, do dużego tycia i nie jest to ta otyłość, którą tu wymieniłam przy bulimiczkach, czyli że to ciało jest takie całe, ciastowate, tęskniące, takie trochę wiotkie, natomiast jest to takie ciało, które no widać gołym okiem, że tam jest ta otyłość, po prostu jest człowiek ulany. I ten człowiek na ogół jest ładny z twarzy, jest bardzo sympatyczny, w oczach ma bierną agresję, ale on jakoś takie ma taką wewnętrzną narrację, że to on jest takie wieczne, duże, rozmazane, pobłażające sobie dziecko. I wszystkie kobiety grubaski, te grubaski, które są tak po całości ulane, powiem brzydko, to są te kobiety, które właśnie miały gdzieś tam rodzica, może bardziej matkę, która nigdy nie dała dojść w swojej, wiecie, w jakimś takim nieufaniu nowemu organizmowi do własnej sprawczości. Dlatego dziecko, takie jak przez nas przemawia dziecko, nawet jak jesteśmy dorośli, to znaczy, że nasza autonomia, nasze bycie takim sprawczym człowiekiem, czyli nasze zasoby wewnętrzne, nie mogły się na tyle rozwinąć, że ty, powiedzmy, mając 20 lat, czujesz, że ci rodzice i inni dorośli traktują ciebie jako takiego równego sobie, albo człowieka, który jest już dorosły, któremu można ufać, któremu można zawierzyć, który też coś potrafi. Więc te grubaski, ulane takie po całości, z ładnymi buziami, to będą osoby, które poczuły, że energia matki, energia rodzica ich tak po prostu ciśnie w dół, że zawsze ten ktoś z tych pierwszych, jak gdyby, autorytetu był ponad nimi. I ja na przykład miałam takiego klienta kiedyś, który miał wszystko od swoich rodziców, aż w mojej ocenie miał po prostu nadto, że go to przytłaczało. Mówię, pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, to jest zrzucenie zbędnych ciężarów, czyli wszystkiego tego, co nie wynikło z Twojej sprawczości, nie wynika z Twojej autonomii, z swoich potrzeb, a jest to tak zwana klęska urodzaju. I wcale, kochani, to też nie jest fajne, jak mamy nadmiar. I ta rana tutaj właśnie, która nazywana jest taka bardziej takim skryptem o masochizmie, czyli takim dopiekaniu sobie, później też widoczna jest w takim życiu codziennym, bo na przykład widzimy, jak kobieta, która na przykład i tak już dużo waży, to ona będzie wchodziła w takie sytuacje, żeby sobie jeszcze bardziej dopiec, ponieważ to jest program i ona ten program, dopóki nie zostanie zobaczony, tak jak we wszystkich innych zranieniach, to ten program będzie nakazywał jej sięgać po kolejną dokładkę, po dużą pizzę, po wielkiego burgera, po takiego, wiecie, po jakieś tam kolejne ciastko i tak dalej. Jakiś tam czas temu byłam w McDonaldzie przejazdem i brałam sobie kawkę z mlekiem sojowym i moją uwagę zwróciła taka kobieta, siedziała taka grupka ludzi, a kobieta była tak tłusta, wiecie, tak była, aż powiem brzydko, to był obrzydliwy obraz, ponieważ ona siedziała taka zaniedbana, taka nieładnie ubrana, taka ociekająca w tym własnym tłuszczu i do tego jeszcze dzierżyła takiego wielkiego burgera, jakiegoś tam podwójnego, była już w połowie tego burgera i takiej się te wszystkie sosy tutaj rozlewały i wiecie, to był taki obraz właśnie człowieka z takim masochizmem, który nie dość, że sam ze sobą już się czuje źle, to jeszcze kreuje wokół siebie taki obraz,
że ja lubię sobie dopiekać, ja lubię wyglądać brzydko. Wiadomo, kochani, to jest wszystko podświadome, ale tak, że moje to piękno nie wychodzi na zewnątrz, ja temu nie pozwalam, tak jak było w dzieciństwie, czyli moja sprawczość nie wyszła do góry, moje takie być nie wyszło do góry, tylko zawsze ten rodzic gdzieś tą swoją nadmiarową energią przytłaczał. I dopóki ten człowiek z takim skryptem się nie obudzi, nie przejrzy się w tym lustrze i nie powie stop, to musi być coś w psychice, bo to mną rządzi. Po co ja żrę tego burgera, który, czy pójdzie mi na pożytek, dobrze wiem, że nie. Ale dopóki siedzę w mechanizmie obronnym, dopóki karmię to swoje ego i nie chcę tego zobaczyć, no dopóki właśnie to ciało jest takie, ja się w tym męczę. Więc kochani, ja nie sądzę, żeby te osoby się dobrze czuły w tym swoim ciele. Ja nie sądzę, żeby te osoby gdzieś po cichu nie płakały. Nie sądzę, żeby te osoby się tego nie wstydziły. Ale jednak, kochani, bez świadomości nie ma żadnej zmiany. Więc no cóż, trzeba się wziąć za robotę, jak za każdą inną, bez znaczenia jaką mamy traumę. Ilość pracy do wykonania jest u każdego duża i wcale nie jest lepiej, jak masz ciało przepiękne i zwarte, idealne, o którym zaraz powiem, w takim zranieniu, gdzie mechanizmem obronnym będzie perfekcjonizm, bo ta osoba też się będzie strasznie czuła ciasno w swoim ciele. Może lepiej się czują też te grubaski, nie wiadomo, trzeba było się ich zapytać. Natomiast każde zranienie w jakiś sposób boli nasze ciało, boli naszą duszę. Kolejnym, kochani, takim zranieniem, taką traumą, która manifestuje się też w świecie zewnętrznym, na przykład w postaci takich osób, które są takie nabite, które mają takie to ciało, że jakby je tak rozebrać, a nawet i w ubraniach, że to jest taki mur, że to taka jest góra mięśni, góra tłuszczu, ale to jakoś jeszcze w kształcie wygląda. Powiedzmy, to są te kobiety, które mają te szerokie biodra, czasem przeważnie wąską talię, te grube udziska, wielkie poślady. Znałam kiedyś taką dziewczynę, która miała przepiękną buzię, górę ciała taką jak dziewczyneczka, a takie przewężenie w talii, o czym ja zawsze marzyłam, ja akurat tego nie mam, i takie udziska. I wiecie, i ta otyłość, można powiedzieć nawet, że ona jest ładna, ale widać, że to ciało jest takie pofragmentowane, że ten rozkład energii jest trochę taki karykaturalny. I są na przykład osoby, które mają aż takie biodra, a takie tutaj górne ciałko. I widać dokładnie, że to jest zła dystrybucja energii, to rozprowadzenie po całym ciele. I wtedy te osoby, to są osoby, które w mechanizmie obronnym będą miały bardzo dużo kontroli. Bardzo dużo kontroli. Więc kochani, jak to się ma do zaburzeń odżywiania? Na przykład takie osoby, one też gdzieś mają takie poczucie piękna i ta sylwetka poniekąd im to umożliwia, że oni mogą upchnąć co nieco więcej tego żarełka, tego picia, tego goszczenia się niż osoby, powiedzmy, te masochistyczne, ponieważ one mają gwarancję, że ich energia się rozłoży tak dość kształtnie, ale wiecie, można wszystko przerysować, wszystko może stać się takie karykaturalne i na przykład kobieta będzie za wielka i później jak idzie ulicą, to można zobaczyć, że to jest taka zbyt duża jak na kobietę, może nawet ładne kształty, ale trochę jak nie z tych czasów, nie? Jak gdzieś tam w tych czasach innych, kiedy człowiek był taki duży, nie wiem jakie to były czasy, ileś tam może milionów lat temu. I te osoby, które mają taką nadmierną kontrolę, w jaki sposób one sobie przy pomocy jedzenia to wewnętrzne napięcie umniejszają? A chociażby poprzez zajadanie, jakieś takie zapijanie, biesiadowanie, a później dociskają aktywność fizyczną i to się niejako, kochani, zbilansuje. Więc to są osoby, które z jednej strony muszą sobie gdzieś tam to wewnętrzne napięcie obniżyć, robią różne takie zabiegi, niekoniecznie się tym pochwalą, że to robią, będą się wypierały, że nie zajadają, nie zapijają, natomiast ciało i tak nie kłamie, ale one też potrafią z tej swojej kontroli, z takiego tego przymusu bycia w formie i bycia w takiej samokontroli, aż by się chciało powiedzieć, chociaż często i tak ją tracą, bo nie da się, kochani, wszystkiego skontrolować, to są osoby, które później docisną gdzieś w aktywności fizycznej i trochę po nich nie widać, ale one dobrze wiedzą, że nadmierna kontrola wykańcza ich samych. I to, kochani, była taka czwarta główna trauma, która gdzieś tam mogłaby nam posłużyć jako taki tunel, jakbyśmy chcieli się do niego trochę zaszufladkować, tak przynależeć. Ja się bardziej odnajduję w tych dwóch pierwszych, ale nigdy nie miałam żadnych jakichś takich anorektycznych, ani takich bulimicznych. Jedynie takie zajadanie tego wewnętrznego napięcia, kiedy miałam dużo stresu, jakieś takie duże wyzwanie, to pierwsze co?
kupę roboty mam do zrobienia, aha, idę sobie zrobić kawę. Albo na przykład nasypię sobie orzeszków. Mówię, dlaczego ja to robię? Tak sobie zadam pytanie. Jak już się napijam dwa łyki tej kawy i poskubałam tych orzeszków, trochę mi się tak lepiej zrobiło, ale wiecie, to było mikro. Ale to też na przykład mnie ileś tam razy zaczynało denerwować. Mówię, dlaczego jak ja mam sprawę do załatwienia, to zamiast siąść do tej sprawy i ją rozwiązywać, to pierwsze co to ja mówię, aha, jest sprawa do zrobienia, idę wstawić na kawę. I po co ja to robię? I też gdzieś w to w sobie tam odkryłam. Ale to nie jest, kochani, na tyle, żeby niszczyło ciało aż tak skrajnie jak bulimia, anoreksji, czy jeszcze w tym takim masochizmie, gdzie mamy na przykład manifestację w postaci otyłości olbrzymiej. Co tam jeszcze? Na koniec zrobimy perfekcjonistów, czyli jakie to będą osoby, co one będą robiły z jedzonkiem. Tutaj bym zaszeregowała, może złe słowo, bo dotyczy człowieka, ale mniej więcej do tego tunelu bym porządkowała te osoby, które mają dużą kontrolę nad jedzeniem, co wkładają do swojego gardełka, ponieważ nie dają sobie prawa do żadnego pofolgowania. One nie mogą przytyć. To są te osoby, które muszą trzymać ten obrazek perfekcjonisty i to są osoby, które najszybciej popadną w jakąś ortoreksję, czyli musi być idealne ciało, musi być idealna dieta. Ja nie wiem dlaczego, ja się zawsze bałam takich dziewczyn, które mają takie krótkie włosy, dopasowane jeansy w takim dość brzydkim granatowym kolorze i takie koszulowe bluzki, dość dopasowane i zero jakiejś, wiecie, ładnej takiej biżuterii, jakiegoś ładnego makijażu, jakieś takie tylko na końcu, powiedzmy, sandałki. Mówię, dlaczego te dziewczyny tak nie eksponują swojej urody? Dlaczego tak sobie obcinają i z tych włosów, i z tej buzi? A to są osoby, które mają taki program o tym, że mogą być sobą tylko w pewnym, jak gdyby, kadrze. Czyli perfekcjonist, kochani, jest pewien obrazek, do którego ty musisz się wbić i nic więcej nie może wystawać, bo wtedy pogwałciłbyś program i wtedy twoje ego by tam szalało. Więc w każdym zranieniu, w każdej traumie, w każdym takim konflikcie, który mieszka w nas, należy zobaczyć, skąd on się wziął. Bo przecież ani nie musimy trzymać się restrykcyjnie jakichś szalonych diet drakońskich, ani nie powinniśmy też tak się obżerać, że tracimy na tym kontrolę, ani też nie powinniśmy przekraczać w ogóle własnego ciała w taki sposób znaczący, bo jeśli tak sobie gdzieś tam przy świętach, jakiejś tam imprezie, jakimś weselu pofolgujemy, no to nie dajmy się zwariować, ale też każde przewrzucenie wajchy na drugą stronę, czy nadmierne obżarstwo, czy jakaś nadmierna, wiecie, taka ortoreksja i takie zafiksowanie na wyglądzie ciała, to też jest skażenie. Zawsze chodzi o te drogie środka. Więc, kochani, tyle, jeśli chodzi o takie główne manifestacje zaburzeń odżywiania, a przeciętny taki obywatel, który kroczy po ulicach i w ślad za Nowym Rokiem, mówi sobie tak, ja w takiej pracy dietetycznej, psychodietetycznej po prostu nie chciało mi się tego słuchać, dlatego poszłam dalej w psychologię, bo wiecie, to jest tak, jak program gada do człowieka, a nie ktoś, kto jest otwarty i chce zobaczyć świadomie, co nim głęboko rządzi. Więc na przykład grubaski, które przychodziły do gabinetu, mówiły, ja wcale tak dużo nie jem. To były osoby, które potrzebowały najbardziej tej pomocy w takiej terapii otyłości, a one najbardziej się zaprzeczały temu, że one wcale tak dużo nie jedzą. Był taki pan, który wręcz ulewał się z fotela i mówił, ja wcale dużo nie jem. I pan co? Może spiszmy te wcale nie jedzenie, które pan tutaj mnie próbuje przekonać i zobaczymy, czy rzeczywiście ta ilość, którą pan wypisze, to jest wcale nie jedzenie, ale na przykład litr coli do obiadu, to zobaczcie, jakie to jest wcale nie jedzenie. Oni po prostu to wypierają. Czyli najtrudniejszy klient gabinetowy dla dietetyka, to jest ten, którego my najbardziej pożądamy, czyli ten, który powinien się odchudzić, a on zaprzecza. Ja sobie dałam z tym spokój, bo nie było z kim gadać. Co tam jeszcze, kochani? Taki przeciętny obywatel. Zrywy takie mają, powiedzmy, emocjonalne do odchudzania, do poprawienia formy swojego ciała. Dziewczyny, które gdzieś tam upychają te brzuszki takie, bo często mamy takie otyłe, tylko tutaj tą część trzewną, czyli ten tłuszcz trzewny. Na przykład to są kobiety, które mają taką insulinooporność. I to jest takie stadium, kochani, które
jest na skutek tego, że my w ogóle nie słuchamy organizmu, że my już jesteśmy w jakimś takim przedsionku, że możemy mieć dość znaczące takie kliniczne zaburzenie odżywiania, ale na tyle jeszcze gdzieś tam w nas ta racjonalność jest, że trochę się odchudzimy, trochę pożremy, trochę zapomnimy, trochę pobiegamy i to jest takie, nigdy nie zrobisz roboty dobrze do końca, ani nigdy się nie zapasisz aż tak jak w tym masochizmie, tej otyłości olbrzymiej, ale nigdy też nie jesteś zadowolona z tego swojego ciała. Bardzo dużo osób, bardzo dużo kobiet, może tutaj bardziej do kobiet ten apel, że dziewczyny, jest na to sposób. To może się manifestować w tym, że masz mniejszą dziurę emocjonalną, ale jednak masz. Bo zobacz, bo po co ci ta fałda? Ta fałda na brzuchu to się bierze stąd, że my tutaj się otorbiamy na skutek tych wszystkich naszych żali, smutków, tych emocji, które gdzieś tam przez nas nie przepłynęły. I tam sobie trochę folgujemy, ale to jest jeszcze na tyle to natężenie tak nieznaczące, że my jesteśmy w stanie tą fałdę upchnąć w te spodnie, ale gdy już mamy pojechać na wesele, na przykład kupić sobie jakąś kieckę ładną, czy taką, wiecie, ładnie taliowaną, czy wyjść na powiedzmy na plażę, to wtedy staje się to problemem, prawda? Więc pamiętajcie, że może być mniejsze natężenie tego samego zranienia, tej samej linii obronnej i wtedy będzie się w tym obszarze żywieniowym manifestowało w takim mniejszym nasileniu. Ja na przykład muszę Wam powiedzieć, że jak przychodzi jesień, jak przychodzi taki październik, listopad, to mi się włącza ssak. Ja zawsze takie 2 kg to sobie przytyję i przez powiedzmy listopad, grudzień, to ja tak sobie z tym brzuszkiem pochodzę, ale tak mi już to ciąży, te moje nadmiarowe 2 kg i ten organizm potrzebował w tym przesileniu takim jesienno-zimowym trochę się jak gdyby doenergetyzować, a później już od stycznia to ja już mam taki sprzeciw na to i teraz już nie mam w ogóle takiego przymusu pojadania, ale tego ssaka musiałam swojego zaspokoić. Zobaczcie, to jest 2 kg, a nie 20. To jest coś, co jeszcze mi nigdy nie zniszczyło skóry na brzuchu, bo jeśli mamy otyłość, która jest taka znacząca, to też pamiętajmy, że my sobie bardzo rozciągamy skórę i ta skóra bez ćwiczeń, a nawet i z ćwiczeniami, to ona już nigdy nie wróci do takiego stanu, jak była przed tym rozepchaniem. Więc te moje 2 kg to jeszcze pół biedy. Natomiast mnie osobiście, trochę takiej osobie, która lubi dobrze wyglądać, tak się nazwę, to też trochę przeszkadza, więc na przykład ja wtedy bardziej w te pędy i tam sobie, wiecie, aktywnością fizyczną ten brzuszek zmniejszę. Natomiast nigdy też nie lubiłam ćwiczyć mięśni brzucha, witam Cię córko moja kochana, mięśni brzucha gdzieś tam formować, wolałam sobie pobiegać, potańczyć, gdzieś tam sobie odjąć nawet z talerza albo pojeść, ale czegoś mało, o małym, wiecie, takim zastrzyku energetycznym, czyli na przykład jakieś tam warzywa, owoce, szpinaki, gdzieś tam się najadałam tym zielskiem, że ten żołądek niejako się ode mnie odczepił, a podaż energii była taka nieznaczna. Albo piłam dużo różnych herbat, czegoś, co jest niesłodkie, więc wiecie, to jest takie trochę oszukiwanie insuliny, żeby jednak nie gromadziła. Także wiecie, ta insulinooporność, która tak, czyli ta fauna na brzuchu, taki ten brzydki tłuszcz trzewny, którego nie lubimy, bo on jest taki luźny i taki nieestetyczny i taka ogólne jak macie ciało takie ciastowate, że ono jest takie miękkie i takie w dotyku, no nie chciałbyś dotykać takiego ciała, gdybyś był powiedzmy mężczyzną dla tej kobiety, więc kochani, to też jest taki głód energetyczny, wszystko jest naprawdę do przepracowania w terapii, ale trzeba wiedzieć, która rana Ciebie dotyczy, który skrypt Tobie pracuje, który program. Ja na przykład jak się przyglądam tym wszystkim zranieniom, to tam po kawałku mam z każdego, natomiast chyba najmniej to w sobie mam takiego programu o kontroli. Mnie tak naprawdę to nie obchodzi, co ludzie inni robią, grunt, żeby nie przekraczali mnie, albo zapytali się, jeśli coś tam mają do mnie. Natomiast nie interesuje mnie kontrolowanie czegokolwiek na zewnątrz. Nawet pamiętam jak członków rodziny, to ja jakoś nie miałam tego skryptu. I chyba bardzo dobrze. A może trochę by się tej kontroli jednak przydało, bo może do pewnej rzeczy by nie doszło, gdybym może trochę przycisnęła. Ale na przykład takie to pojadanie, takie goszczenie się, ale w takiej mikroskali, to ja to znam, kochani. Dobrze, i tu postawię kropkę, więc wszystkie rzeczy, które my robimy na zewnątrz, czy będą to zaburzenia odżywiania w jakiejkolwiek manifestacji, czy będą to jakieś nałogi, nie wiem, alkohol, narkotyki, wszystkie holizmy typu seksoholizm, zakupoholizm, pracoholizm, nie wiem co tam jeszcze, jakie holizmy mogą być, hazard, jeszcze pewnie można by było dużo znaleźć, to są zachowania takie, kochani, kompulsywne,
które wynikają z tego, że we w środku my mamy bałagan energetyczny i wtedy ta energia, która w nas pracuje, na początku opowiadałam, z czego się to bierze, to ona potrzebuje, żeby nas to nie zabiło, bo to jest cholernie niemiłe w odczuwaniu, potrzebuje jakiejś kompensacji, czyli takiej siły z zewnątrz, która powie: energio, obniż się, wtedy się lepiej człowieku poczujesz. I to ego każe nam sięgać po te używki. Więc kochani, jeśli na przykład macie takie macie do czynienia z taką sytuacją, że w coś, co w środku was pracuje i to wami rządzi, że lecisz po te papierosy o drugiej w nocy na Orlen, albo na przykład po te narkotyki gdzieś tam na koniec miasta, niszczysz sobie życie, relacje, albo po to żarcie gdzieś tam pod osłoną nocy idziesz i zażerasz, jest też typowe zaburzenie, takie objadanie nocne, to też dziewczyny bardziej tutaj, bo się wstydzą, za dnia udają, że nie jedzą dużo, a w nocy sobie kompensują. Więc kochani, bardzo dużo jest tych różnych takich kompulsywnych zachowań i pamiętajcie, że wszystko, co nie jest naszym wyborem, czyli z takiej logiczności, z takiej racjonalności, że o, teraz jestem głodna, idę sobie zrobić sałatkę, albo na, nie wiem, potrzebuję porcję białka, zjem sobie jakąś tam rybę na parze z czymś tam, to są, kochani, zabezpieczenia dla naszej fizjologii, takie racjonalne wybory, a wszystko, co nas przekracza, co niszczy nasze ciało, bez znaczenia, co tam włożyć do tych ust, nie musi być to też jedzenie, to mogą być jakieś inne, witam Cię Ewelinko, jakieś inne kompulsje, to one wynikają właśnie z tego wewnętrznego napięcia. I w takiej skrajności, jak na przykład się mówi, że ktoś ma zaburzenie obsesyjno-kompulsywne, co jest na przykład w perfekcjonizmie, który jest przerośnięty aż do zaburzenia odżywiania, czyli perfekcjonizm w takim skrajnym nasileniu, to będzie właśnie takim obsesyjno-kompulsywnym skryptem, który będzie przymuszał tego użytkownika do takich zachowań, że to wewnętrzne napięcie jest tak silne, że dopóki on nie zrobi pewnej czynności na zewnątrz, poza organizmem, to ta energia, która pracuje w nim, by go spaliła. Więc kochani, my nieraz mamy takie sprzątanie, dziewczyny mają w sobie takie sprzątanie, że jak się wkurzę, to ja zaczynam zaraz sprzątać. Ja chyba tak nie mam. Nie wiem, co ja tam wtedy robię, chyba bardziej biegam niż sprzątam, ale generalnie ta energia chce się z nas wydatkować. To jest ta energia, która pochodzi właśnie z tego naszego bałaganu energetycznego, ze zranień, z traum, z emocji, które są stare, z tych magazynów, kochani, z energią, które chcą być w końcu opróżnione, bo jeśli my tego nie zrobimy, to nie możemy żyć tu i teraz. Zawsze nasza uwaga gdzieś będzie szła albo do przeszłości, albo do przyszłości i marzymy o tym, żeby było nam lekko, żeby nam było, żeby to życie było miłe, a ono będzie tylko miłe w odczuwaniu wtedy, kiedy będziemy tym takim przepływem, prawda, żeby ta energia płynęła na bieżąco, tak jak czysta woda płynie, tak jak w rzece, kochani, płynie woda, to ona właśnie to charakteryzuje rzekę, że ona nigdy nie ma tej samej wody i stąd to przysłowie, nie można wejść dwa razy do tej samej rzeki, ponieważ ona nigdy dwa razy nie ma takiej samej wody. I to jest często to przysłowie akurat niewłaściwie interpretowane, a o to chodzi, że płynie ta woda w rzece i w nas energia też tak chce płynąć i dopóki traum nie uleczymy, ona nie płynie, stąd te wszystkie nasze, kochani, bóle egzystencjalne. A że my bólu nie chcemy znosić, bo człowiek jest takim urodzonym hedonistą, czyli mamy taki biologiczny pęd do przyjemności, do odczuwania przyjemności, to zamiast sobie znaleźć jak gdyby przyczyny, dlaczego ten bałagan energetyczny we mnie siedzi, to ja sobie sięgam po takie umilacze, po takie rzeczy, które tu i teraz zgaszą mi to wewnętrzne napięcie. I kochani, dobrze wiemy wszyscy, że to prowadzi donikąd, bo albo będziesz z tego powodu za gruby, nieszczęśliwy, otyły, zniszczysz rodzinę, wydasz kasę i to są przyjemności na chwilę, które tak naprawdę tego trupa z szafy zamiast wypuścić i się z nim rozliczyć, to my go z powrotem wciskamy do szafy, zamykamy na trzy spusty, dając mu tam szklankę whisky czy jakąś dużą wuzetkę i udajemy, że jest wszystko w porządku, a nie jest. Tu postawię, kochani, kropkę. I teraz tak, to był ostatni live z programu Moje Ciało, Moja Historia. Kochani, live'y będą, dopóki mi się nie przestanie chcieć gadać, dopóki mi buzia nie zaboli. Natomiast zapraszam Was serdecznie do udziału w moich projektach. Moje projekty są skierowane na wyprowadzanie traum z ciała, czyli ja pracuję z tym kanałem, z tą energią, która potrzebuje być uporządkowana i teraz coraz bardziej sama też się fiksuję na pracę z ciałem. I tutaj w tej audycji dzisiejszej i w tym wczorajszym filmiku, który wstawiłam,
wstawiłam na YouTube i też na Facebooka, opowiadałam o własnej przygodzie. Przez przypadek jakoś tak się pięknie potoczyło, jak moje ciało upłynniło pewną rzecz, która gdzieś głęboko we mnie siedziała, a ja tak racjonalnie to bym sobie tak nie powiedziała, że ten brak we mnie jest. I ja byłam pod wrażeniem. A później, kochani, to było niesamowite, jak poczułam, jak ja wyłkałam to, co mi tam na sercu leżało, czyli takie, nie naprzytulałam się do własnej mamy, a ona już jest taka stara i ona już jest taka zniszczona i taka zgorzkniała i pewnie niedługo odejdzie i moje gdzieś tam, moje serce zaczęło płakać i czułam, jak ja to wypłakałam, wiecie, wrócił umysł i na nowo zarzucił mechanizmy obronne i jakoś znowu przestało mi na tym zależeć. Czyli wiecie, taki pewien rodzaj zaprzeczenia. A tak naprawdę serce by powiedziało od razu, że ja chcę się przytulić do własnej mamy, prawda córko? Jeśli tutaj jesteś, kochana. A człowiek zaprzecza, że nie ma potrzeby tam pojechać i tak dalej. Pewnie, że my te braki chcemy wypełnić, bo już nawet nie chodzi o to personalnie, ale kochani, to jest brak, który doskwiera naszemu jestestwu, naszemu organizmowi i my naprawdę do imienia i nazwiska to my nie lgniemy, my lgniemy do tej energii, a dobrze wiemy, z jakiego łona wyszliśmy, więc wiemy też, że ta mama może Cię tylko przytulić, dać tę miłość i żadna inna, prawda? Więc kochani, organizmu nie oszuka, więc zapraszam do głębokiej pracy z ciałem. Mimo umysłu wylezą wszystkie nasze braki i piękne jest to, że my możemy sobie sami to dać, jako dorośli. W jaki sposób? Służę pomocą. Wiem, jak się, kochani, to robi, sama sobie to oddaję, więc brak dotyku też możesz sobie skompensować już jako dorosły człowiek i tak dalej, i tak dalej. Więc kochani, dzisiaj ostatni dzień, kiedy można zapisać się do projektu Moje Ciało, Moja Historia. Od 10 stycznia do 28 lutego pracujemy z ciałkiem. No ale trzeba przyjechać do Krakowa, chyba że osoby z Krakowa, to zapraszam, nie będzie żadnego problemu z noclegiem. Mam pewne rozwiązania. No i co jeszcze? Dokończę tylko, kochani, strukturę. Od marca, od 7 marca do 2 lipca będzie kolejna edycja projektu Wyrośli na swojej ranie. To też jest projekt transformacji świadomości poprzez transformację traumy naszej. Ale tam już jest więcej spotkań, to jest taki semestr. Więc kochani, można już nieźle odgruzować swój system, co nieco dowiedzieć się na swój temat, na pewno odnajdziesz swoją traumę, swoje główne zranienie, pół roku intensywnej pracy, jeszcze do tego praca z ciałem, zaręczam to. No i ostatni projekt, który przewiduję na rok 2022, jest to gigantyczny projekt wysokobudżetowy, do którego już, kochani, gdzieś tam rozsyłam wici i zbieram osoby, które bardzo liczę na to, że pomogą mi ten projekt stworzyć. Muszą być to osoby o dużej świadomości i takiej odpowiedzialności, ponieważ to będzie projekt dwuletni. Ja będę chciała poprowadzić taką transformację świadomości osób, które tam będą w grupie. Chyba tak ze 20 więcej nie damy rady, ze 20 osób, które będą przez 2 lata pracowały nad własnym ciałem i będą przychodziły terapię u mnie w taki sposób, że będziemy dogrzebywać się do naszego żywego serduszka, czyli po nitce do kłębka, wszystkie obrony psychologiczne będziemy z siebie zrzucać poprzez różne metody terapeutyczne, aż do tego stanu sprzed zranienia. Już się na to zaciekawiam. Ja oczywiście też będę brać udział w tym projekcie jako królik, może nie jako królik doświadczalny, bo nie jest to zupełna nowość, ale to będę też osobą, która będzie transformować poprzez ciało. Ale kochani, warunkiem niezbędnym jest zgoda na 2-letnią terapię, w taką, którą ja prowadzę, czyli w nurcie transpersonalnym, czyli spotkanie się z własnym serduszkiem żywym, z własną prawdziwą tożsamością, z własną duszą wreszcie. Więc tu będę rozsyłać wici coraz częściej i będę zapraszała do współtworzenia tych studiów, może nie wiem, nie będę to nazywać warsztatem, 2-letnich studiów, a na koniec zrobimy sobie spektakl z ciał po transformacji. Wyobraźcie sobie swoje ciałko takie w idealnym wydaniu i wasz umysł, który jest wolny od programów, wolny od zranień, wolny od traumy, a ciało macie różowe, świetliste, młodsze i
To jest, kochani, praca, która nigdy już nie będzie zaprzepaszczona, ponieważ jak my z psychiki wywalimy wszystkie programy i w Twoim ciele nastąpi taka restrukturyzacja, czyli przebudujesz strukturę ciała, które jest po zranieniu, to jest zawsze ciało jakieś w jakiś sposób karykaturalne, brzydkie, niezdrowo, napięte, chore i tak dalej, ze stanami zapalnymi, to ciało, jak się przebuduje, kochani, w ciągu 2 lat i psychika Ci się zmieni, to nie ma po prostu siły, żebyś Ty kiedykolwiek już wszedł w tą drogę zastępczą. Tak na przykład, kochani, jak obserwowałam Loena, który jest dla mnie tutaj autorytetem w terapii poprzez ciało, to on, mając 98 lat, z tego co wyliczyłam, żył gościu 98 lat, a 50 lat zajmował się terapią poprzez ciało. Samą własną terapią zajmował się ze 30 lat, tak jak pisał w swojej literaturze, ale oglądając już jego na twarzy, to był chyba amerykański psychiatra, który ma twarz po prostu dziecka, kochani, to była tak świetlista twarz, mimo że metryka już taka, zobaczcie, 98 lat. Człowiek, który ma starość na sobie, ale przez niego przebija ta świetlistość. I kochani, o tym właśnie jest mowa w Biblii. Teraz się już bardzo zafascynowałam, ale jeszcze mam minutkę, że dopóki nie staniecie się jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Bożego. Czyli kochani, jak mówiąc językiem na przykład psychologicznym, jak można powiedzieć to samo, co padło w Biblii? Jeśli my nie wyjdziemy ze własnych zranień, jeśli my nie uporządkujemy swojego systemu, czyli nie wyjdziemy z zarządzania naszego systemu przez ego, czyli tam, gdzie mechanizmy obronne, tam, gdzie traumy, tam, gdzie, wiecie, przeklik w ten lęk, to my tam nie dojdziemy do tego nieba, do tego kościelnego nieba. Trzeba przekliknąć siłą swojego postanowienia, siłą swojej świadomości na tą trochę ciężką pracę i, kochani, dopiero jak my, jak gdyby odgruzujemy się własną taką postawą, własnym postanowieniem, że jak mi zabrakło miłości, to dam sobie sama. Jak mi zabrakło tego dotyku od mamy, tego przytulenia, to ja umiem sobie już dać sama. Jak ja miałam pretensje do swojego ojca, że go nie było, że na mnie krzyczał, to ja muszę to wypłakać, ja muszę to nazwać po imieniu. Ja muszę mu kiedyś tam też wybaczyć, ale najpierw muszę wszystko nazwać po imieniu. Nie było tego, czego pragnęłam, albo było coś w nadmiarze, co mnie na przykład niszczyło. Trzeba to, kochani, wszystko nazwać, odgruzować system, ciało się przebuduje i nazywam to, że znowu ta dusza popłynie takim szerokim kanałem i wtedy będzie ta świetlistość i to jest ten stan tutaj w naszym takim ciele, w naszej materii, w tej gęstości ziemskiej, gdzie ta dusza może poczuć, że ona znowu ma taki sam pojazd dla siebie, w jaki zanurkowała, czyli w jaki przyszła, bo dziecko przed traumą, to zobaczcie, jak jest mięciutkie, różowiutkie, jakie ono jest elastyczne, ono nigdy nie powie, że ono nie lubi życia, prawda, że ono nie lubi innych ludzi, chodzi o miłość, która płynie przez człowieka, dlatego ten gość, który tutaj jest dla mnie autorytetem, naprawdę chyba numer jeden w pracy, w wyprowadzeniu traumy z ciała, To był gość, który doszedł do tej świetlistości i on jest po prostu takim pucołowatym, na ostatniej prostej, pucołowatym, różowym dzieckiem z błyszczącymi oczami, mimo że tam tych lat już ma pod setkę. I kochani, ja zamierzam tą drogą do końca swojego życia iść i na przykład kilka metod już jakoś mi się tak w wyniku różnych prób uzbierało, że jestem w stanie w jakiejś tam części potrafić nieco odmłodzić swój organizm. I dlatego tak Was bardzo zapraszam, bo to nie jest u mnie terapia taka, wiecie, jakaś kozetkowa, że ja będę mówiła Wam, jak żyć. Ja nie wiem, jak Wy macie żyć, jaka jest Wasza dusza, ale na pewno wiem, że potrzebuję zdrowego ciała, że potrzebuję pozbyć się tych wszystkich programów, więc kochani, na to są metody, a jak Ty się na to zgodzisz i przepracujesz, no to ta świetlistość w Tobie sama się rozgwieździ, bo przecież duszy nie trzeba mówić, co ona ma robić, tylko pozwól tej duszy, żeby ona miała czym jeździć tutaj w tej gęstości ziemskiej, bo dusza bez ciała nie zrobi nic. Więc my, cały nasz opór, całe takie nasze niedocenianie ciała i takie to nadużywanie ciała poprzez różne kompulsywne zachowania, poprzez lęk tak naprawdę, a przecież dusza to chce być ciągle w połączeniu z Bogiem, z naszym serduchem, dlatego cała terapia to jest, kochani, na nowo dokopywanie się do serca. Nie ma innej terapii. Możesz, nie wiem, zmienić swoje zachowanie, jakieś behawiory, jakieś tam, powiedzmy, no nie wiem, trochę się tam wytresujesz, ale nie dokopując się do swojego serca, to na co taka terapia? Przecież my chcemy żyć i czuć to życie, prawda? I ja innej, kochani, terapii nie prowadzę, jak odgruzować system i znowu, żeby to światełko w nas zaistniało. I sama staram się być, kochani, takim przykładem. Więc tyle na dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję.
Zamykam zapisy do projektu Moje Ciało, Moja Historia do godziny 12:00 i dbajcie o swoje ciała i zapraszam Was do wszystkich projektów, które otwieram. Znajdziecie je na mojej stronie powrotdonatury.net. Jeszcze nie opisałam programu tego 2-letniego, ponieważ potrzebuję na to ze 2-3 miesiące. Na pewno do tego programu, kochani, będą przesłuchania. Będą takie przesłuchania jak do mam talent, na przykład musi osoba być w takiej gotowości do wewnętrznej transformacji i do przejścia terapii poprzez ciało i do odgruzowania systemu. Będziemy nawet podpisywali na to 2-letnią umowę, więc kochani, to jest projekt wysokobudżetowy, na którego się strasznie zaciekawiam i zaproszę do tego projektu osoby, które według mnie są strasznie ciekawymi osobowościami i będzie fajnie. Tyle na dzisiaj. Pięknie Wam dziękuję. No i cóż, do miłego zobaczenia gdzieś tam. Nie dajcie się wciągnąć programom, nie dajcie się wciągać do lodówek, nie dajcie się, nie wiem, tam nadmiernej kontroli wszystkiemu, co jest jedynie programem, który wyrósł z lęku. Tyle na dzisiaj. Fajnie, że byliście. Bardzo się cieszę i wyłączam się. Do zobaczenia. Pa, pa.